Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na TBR. Na TBR, czyli moje plany czytelnicze, ale nie są to plany czytelnicze na luty, bo właściwie mamy już drugą połowę lutego, tylko bardziej na taki najbliższy czas, to znaczy też na pewno zahaczymy tutaj o marzec. Po prostu są to książki, które mam ochotę przeczytać teraz. W ogóle ostatnio mam taki czas, że ciężko mi się na jakąkolwiek książkę zdecydować. Czytam 10 książek na raz, oczywiście mniej niż 10, ale to zaraz przejdziemy do tych książek, które obecnie czytam. Żadnej nie mogę dokończyć, jakoś tak, no nie wiem, jakoś nie mogę po prostu w żadną książkę tak totalnie wejść i wiecie, tak po prostu przeczytać tylko ją od deski do deski, tylko zaczynam kolejne książki, jedną czytam w metrze, jak jadę do pracy, jednej słucham w audiobooku, jedną czytam gdzieś tam, wiecie, dorywczo, a jest jeszcze kilka takich książek, które mam ochotę rozpocząć teraz i już i właśnie te książki Wam chcę tutaj pokazać, bo mam nadzieję, że uda mi się je przeczytać, no właśnie w tych najbliższych kilku tygodniach. No i już bez zbędnego przedłużania myślę, że przejdę do tych książek, które czytam obecnie, a są takie cztery. I chyba tak najbardziej aktywnie jak na razie czytam książkę Ruth Ware, Śmierć pani Westaway. Miałam ochotę na coś takiego kryminalnego, thrillerowego, no i widziałam, że na mojej półce czeka ta książka, a poprzednia książka tej autorki, czyli Pod kluczem, bardzo mnie wciągnęła, więc pomyślałam, że to też będzie taka lektura. No ale jak na razie, a jestem na 150 stronie, nie wciągnęłam się aż tak, jak właśnie w poprzednią książkę tej autorki. Tutaj mamy historię Hal, która dostaje informację o tym, że otrzymała jakąś część spadku od swojej babci, której nigdy nie poznała i w ogóle wydaje jej się, że to nie jest jej babcia. A Hal jest młodą dziewczyną, która mieszka sama, straciła matkę, nigdy chyba nie poznała swojego ojca, o ile dobrze tutaj zrozumiałam. I jest tarocistką, to znaczy utrzymuje się właśnie z tego, że stawia tarota. Nie są tu duże pieniądze, a też jakiś czas temu wzięła taką dużą lichwiarską pożyczkę i też ma problem, żeby ją teraz spłacić, także no brnie w to, jakie się wydaje kłamstwo i jedzie odebrać ten swój spadek. No i właśnie jestem mniej więcej w miejscu, kiedy ona przyjechała do tej rezydencji, kiedy dowiaduje się o tym, jaki to spadek otrzymała. No i jest to 150 strona i jak na razie właściwie no, nic takiego się nie wydarzyło, także czekam na rozwój akcji. Mam nadzieję, że teraz, kiedy już jest w tym domu, to ta akcja jakoś przyspieszy i będzie rzeczywiście taka wciągająca i mrożąca krew w żyłach. Także to jest pierwsza książka, którą obecnie czytam i którą chciałabym dokończyć w najbliższych dniach. Druga książka to autobiografia Matthew Perego, czyli aktora, którego przede wszystkim możemy znać z postaci Chandlera w serialu Przyjaciele. Aktora, który pod koniec zeszłego roku niestety zmarł. To jest też biografia, na którą miałam wielką ochotę i bardzo chciałam się dowiedzieć czegoś więcej, ale też przeczytałam właściwie tylko 40 stron, więc tutaj naprawdę bardzo niewiele. I jakoś też mam problem, żeby wsiąknąć w tą historię, żeby tak zainteresować się życiem tego aktora i czytać to wszystko dalej. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, jak ta książka jest napisana, chociaż znowu to jest bardzo prosty język, więc myślę, że to nie powinno być jakimś wielkim problemem. Chyba mam po prostu taki czas, że ciężko mi się wciągnąć w coś na dłużej. No i właśnie to jest ta druga książka, którą czytam obecnie i też to są to takie dwie, które chciałabym skończyć jak najszybciej i czytać je tak najbardziej aktywnie w najbliższych dniach. Kolejna książka, którą też zaczęłam podczytywać, to jest coś, na co miałam ochotę już od bardzo, bardzo dawna, a jest to Annie Ernaux-Lata, czyli jest to noblistka. To jest autorka, która chyba rok temu otrzymała literacką, dwa lata temu, literacką Nagrodę Nobla. No i to jest taka książka, o której wszyscy mówili, że jest wybitna wręcz. No i też mam z nią trochę problem, bo też ją zaczęłam i to jest autobiografia, ale autobiografia przedstawiona w taki bardzo nietypowy sposób, ponieważ tutaj autorka chyba mniej więcej zaczyna gdzieś od lat 50., wydaje mi się, albo 60., przechodzi przez takie przełomowe wydarzenia każdej dekady i w ten sposób opisuje swoje życie, co ona w tym czasie robiła na tle właśnie tych różnych ważnych wydarzeń takich społecznych i kulturowych, także to się wydaje naprawdę bardzo ciekawe. Ale znowu jakoś nie mogę się zaangażować. Wydaje mi się, że to jest jednak naprawdę mój problem, bo to niemożliwe, żeby wszystkie te trzy książki były po prostu tak mało angażujące dla mnie. Wydaje mi się, że po prostu, no znowu to jestem ja i mój problem, no ale właśnie to też jest coś, co rozpoczęłam i też mam nadzieję, że uda mi się skończyć i że jednak troszkę zmienię podejście do tej książki, bo no jest to jednak literatura, o której wszyscy wypowiadają się bardzo pozytywnie, więc chciałabym, żeby i do mnie trafiła. I moja książka do metra, czyli taka, którą czytam gdzieś tam w komunikacji miejskiej, jak dojeżdżam do pracy, to jest książka, która z tych wszystkich chyba na razie podoba mi się najbardziej, a są to Ryby. Nie mam tej książki w papierze, czytam ją zawsze na Legimi w telefonie właśnie, jak jestem poza domem, także tutaj obok mnie na pewno już wyświetla się okładka. To jest historia chyba 38-letniej kobiety, albo jakoś tak tuż przed 40-tką. Kobiety, która rozstała się z partnerem, no i tutaj opisuje różne takie historie ze swojego życia. Jest to książka napisana takim dosyć wulgarnym językiem, ale jednocześnie takim właśnie, który ja lubię, takim surowym, prostym, dosadnym. No, jak na razie naprawdę mi się podoba, jestem wciągnięta i ten sposób pisania właśnie to jest coś, co do mnie trafia. To jest trochę, jak na razie, książka, która kojarzy mi się na przykład z Ostatnim Stadium, czy w ogóle z tymi książkami norweskimi, chociaż chyba, o ile mi wiadomo, to nie jest norweska książka.
książka. Ale tak, jak na razie jestem tutaj najbardziej z tej lektury zadowolona, także też mam zamiar ją kontynuować w najbliższych dniach i mam nadzieję, że to będzie jedna z takich książek, które bardzo trafią w mój gust. No ale dobra, skończmy ten mój czytelniczy update, bo właściwie to bardziej niż TBR to był taki update czytelniczy. Natomiast książki, które mam ochotę i które chciałabym też rozpocząć w jakimś niedługim czasie, to jest na przykład książka Eleny Ferrante Czas porzucenia, którą ja dostałam w prezencie na urodziny od Natalii Kursywy, ale też kiedy Wam tę książkę pokazywałam w Book Haulu, zdaje się, albo w TBR-ze na cały rok, słyszałam od Was, od Waszych komentarzy dużo dobrego na jej temat, także też jestem bardzo ciekawa. I też tak tematycznie wydaje mi się, że to może być historia, która mi się spodoba, ponieważ jest to historia kobiety, którą zdradza mąż z dużo młodszą od niej kochanką i to, jak ona sobie z tym radzi. I to też chyba jest książka z takim motywem kobiecego gniewu, co jest teraz bardzo, wydaje mi się, popularnym motywem. Także jestem ciekawa, jak mi się spodoba. No a poza tym jest to oczywiście Elena Ferrante, czyli też kolejna bardzo, bardzo uznana pisarka. No i mam tutaj też osobistą rekomendację od Natalii, także wierzę, że po prostu ta książka mnie nie rozczaruje i też mam ochotę po prostu zabrać się za nią już teraz, bo czuję, że może być to coś, co wpadnie bardzo mocno w mój gust czytelniczy. I coś dużo, dużo lżejszego, to jest książka Lato złamanych zasad, książka, którą ja kupiłam i którą w ogóle zainteresowałam się z tego względu, że ma ona być inspirowana twórczością Taylor Swift w jakiś sposób. No i ostatnio znowu Taylor wróciła do koncertowania, rozpoczęła swoją trasę po Australii obecnie, niedługo leci do Azji, wcześniej miała też kilka koncertów w Japonii, także znowu jest bardzo głośno, ja znowu spędzam dni, tym razem strefa czasowa mi na to pozwala, więc spędzam poranki z słuchawkami w uszach i słucham tego koncertu mniej więcej gdzieś tam na żywo, na jakichś takich, wiecie, zacinających się streamach na TikToku czy też na YouTubie. No i dlatego znowu naszła mnie ochota na przeczytanie tej książki, która jest właśnie inspirowana Taylor Swift i jej piosenkami, ale w ogóle mam też straszną ochotę na jakiś taki wciągający, przyjemny romans. Coś może typu Ali Hazelwood, bo czytałam kiedyś jej książkę, taką chyba pierwszą, która gdzieś tam u nas wyszła, taką z niebieską okładką. To była historia doktorantki i wykładowcy. Nie pamiętam, jaki ona miała tytuł już teraz, ale czy to była w ogóle Ali Hazelwood? Nie wiem, ale podobała mi się tam ta książka i właśnie czegoś takiego w tym klimacie chętnie bym poszukała. Także jeżeli znacie takie książki, ja wiem, że ona wydała dużo więcej książek, ale nie mogę znaleźć tej autorki w ogóle teraz na Legimi. Także jeżeli macie do polecenia jakiś taki przyjemny romancik właśnie tego typu, który jest dostępny na Legimi, to dajcie znać w komentarzach, bo mam ostatnio ochotę na coś takiego, chyba przez te walentynki, które niedawno były i no i dużo osób właśnie polecało romansa z tej okazji, także jakoś tak naszła mnie ochota na taki fajny, przyjemny romans. I dwie ostatnie książki, które tutaj mam, to są dwa reportaże, a właściwie znowu jedna biografia i jeden reportaż. I biografia, którą tutaj mam, to jest biografia Marii Curie-Skłodowskiej. Śmieję się, ponieważ to też jest książka, którą wiele razy pokazywałam na moim kanale. Do tej pory jej nie przeczytałam, ale wciąż mam na nią wielką ochotę i znowu czuję taki przypływ motywacji chyba noworocznej, żeby przeczytać te książki, które odkładam w czasie od bardzo, bardzo dawna. No i właśnie Maria Curie jest jedną z takich książek. Także to jest też coś, za co mam ochotę zabrać się już teraz, no ale mam 4 rozpoczęte książki, więc nie chcę znowu z drugiej strony zaczynać kolejnej. I ostatnim reportażem, który tutaj mam, jest książka Jeden z nas, czyli reportaż o tym, co wydarzyło się w 2011 roku na wyspie Utoya. Reportaż, który też zbiera mnóstwo świetnych recenzji, który jest podobno bardzo dobry. No, mam ochotę też na porządny reportaż, a wiem, że coś takiego tutaj dostanę, także też jestem bardzo, bardzo tej książki ciekawa. No i też tak się właśnie do niego przymierzam. W ogóle żałuję, że nie ma żadnego z tych reportaży, to znaczy tej biografii i tego reportażu na Legimi w formie audiobooka, bo myślę, że wtedy bym sobie posłuchała gdzieś tam przy pracy, czy nie wiem, robiąc jakieś takie, wiecie, domowe czynności, gdzieś tam bym sobie w tle odtworzyła. Bo zauważyłam, że całkiem dobrze mi się słucha właśnie reportaży w formie audio. Mimo tego, że to są książki, na których trzeba się skupić, a wiadomo, że przysłuchaniu, przynajmniej u mnie, jest z tym większy problem, ale jednak jak się czymś zajmę fizycznie, to znaczy jak mam czymś zajęte ręce i słucham tych książek, to jakoś tak reportaży mi się słucha chyba lepiej niż wszystkich innych gatunków, także no szkoda, że akurat tych książek nie ma w formie audiobooka na Legimi, ale wiem, że Maria Curie chyba jest dostępna na Empik Go albo na BookBeatie, gdzieś tam w każdym razie jest. Natomiast o tej książce nie wiem, żeby gdzieś była. No ale skoro nie ma, no to po prostu przeczytam w papierze, bo i tak te książki mam. I mam nadzieję właśnie, że w jakichś najbliższych tygodniach uda mi się po którąś z tych książek sięgnąć. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten mój czytelniczy update i TBR, jakieś tam plany czytelnicze na najbliższe tygodnie. Tak to się mniej więcej przedstawia. Oczywiście tutaj powinny znaleźć się jeszcze ryby, których niestety w formie papierowej nie mam i nad tym ubolewam, także kto wie, może zasilę swoją biblioteczkę właśnie tą książką, ale na razie jednak żadnych zakupów książkowych nie planuję. Dajcie koniecznie znać, czy którąś z tych książek mieliście okazję już czytać, co o nich myślicie. A ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!